Wielu historyków uważa, że sukcesy zarówno Władysława Jagiełły, jak i Kazimierza Jagiellończyka to przede wszystkim zasługa Zbigniewa Oleśnickiego. Zaś wybitny publicysta Stanisław Catmackiewicz nazywa Oleśnickiego wielkim szkodnikiem. A więc postać wręcz wymarzona dla naszej dyskusji. Można o niej mówić i dobrze, i źle. W roli oskarżyciela w tej wybitnej postaci wystąpi dzisiaj docent dr Tadeusz Osłanowski, w roli obrońcy profesor dr Henryk Samsonowicz. A zatem, panie docencie, czy to był wielki szkodnik? Że wielki to na pewno, ale nie szkodnik, to jednak muszę powiedzieć, że tym razem bardzo wyraźnie jestem w roli oskarżyciela z urzędu. Ponieważ była to postać na pewno mnie. Chodzi mi o Cata, tylko chodzi mi o Zbigniewa Oleśnickiego, tak wybitna, że rzeczywiście z trudem można stosować takie uproszczone oceny. Myślę, że z całą pewnością była to postać, którą można oskarżyć, ale w moim przekonaniu niekoniecznie o to, o co go zwykle oskarżano. No, już na pewno nie to, że był to człowiek, który chciał jakby koronę oferować papieżowi czy Rzymowi. Ja myślę, że był to na pewno człowiek, który wiele zgrzeszył, jeśli można takich określeń użyć, i przede wszystkim pychą i powiedziałbym taką swoistą no nazwijmy rzecz trochę wulgarnie pazernością, był to bowiem dość typowy przedstawiciel grupy możnowładztwa, ale takiego możnowładztwa, które właśnie wtedy było na dorobku i to chciało być na tym dorobku, że tak powiem, za wszelką cenę i wszelkimi środkami które notabene stawiały ich co i raz w konflikcie z najrozmaitszymi kontrahentami dawnymi i z tym papieżem, o co często się go pomawia, bo przecież to był okres soborowy, nie było wówczas jednego przecież kandydata można było prowadzić i on to robił. Dość dowolną grę między kilkoma kandydatami. Z drugiej strony był on na pewno przeciwnikiem Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale w tym rozumieniu, w jakim chciał go widzieć na przykład Witold, dążąc do władzy królewskiej, a zatem po prostu do suwerenności. Był za tym, żeby tę Litwę, wraz zwłaszcza z Rusią oczywiście, do Polski jak najbardziej inkorporować. Podobnie zachowywał się w stosunku do naszych południowych sąsiadów. Z jednej strony był przecież. Zwolennikiem gry politycznej o Węgry, które były w tym czasie największą chyba na Bałkanach chrześcijańską potęgą. Po wymarciu dynastii i po rządach Zygmunta Luksemburczyka, promował tam polskiego królewicza, właśnie już króla wówczas Władysława, u nas zwanego Warmeńczykiem, a równocześnie był jak najbardziej zagorzałym przeciwnikiem innej kandydatury na inny południowy tron, tron czeski, na który młodszego królewicza, Kazimierza, późniejszego Jagiellończyka, Wreszcie ta pazyrność, bo właśnie tutaj użyłem tego słowa, więc wypada się z niego jakby wytłumaczyć, zwłaszcza, że jest to oskarżenie dość poważne, była widoczna w pozyskiwaniu jego majątności, powiedziałbym prywatnych czy osobistych, tworzenia, krótko mówiąc, w ciągu jednego żywota potęgi rodu, chyba właściwie równego melsztyńskim, nieco starszym, jak gdyby w tym dochodzeniu do potęgi, ale z którymi właśnie najostrzej się star i których również, jeśli tak można powiedzieć, starł ze swojej drogi. To wszystko razem powoduje, że Bigniew Oleśnicki, który zresztą również w sprawach kościelnych nie był specjalnie świetlaną postacią ani w stosunku do Soboru, ani w stosunku do papieża, ani w stosunku do podległego mu duchowieństwa. Kończąc, chcę tylko powiedzieć, że właśnie oskarżycielem z urzędu jestem między innymi dlatego, że jego głównym obrońcą, jemu współczesnym był naj najwybitniejszy nasz historyk, chyba nie tylko średniowieczny, właśnie Jan Długosz. Ja dostosuję się do konwencji, którą tu zastosował pan prokurator z urzędu i będę obrońcą może nie tyle wobec zarzutów, które tutaj zostały wysunięte, co wobec generalnie, rzecz biorąc, postaci Zbigniewa Leśnickiego jako polityka. Otóż punkt pierwszy. Był to jeden z nielicznych polityków, który miał rzeczywiście pewną koncepcję generalną, polegającą na stworzeniu z Polski wielkiego państwa, obejmującego oprócz właściwej korony, również Litwę, a przynajmniej znaczną część Litwy. Był to również polityk, który miał bardzo szerokie plany południowe i rzeczywiście on wobec Czechów, Czechów husyckich dodajmy, miał stosunek niechętny. Ale widział perspektywę i głosił tę perspektywę, że po wytrzebieniu obrzydliwej herezji husyckiej również na tronie czeskim zasiądzie przedstawiciel Jagiellonów. Był to jednocześnie człowiek, który niezależnie od tego, że jak słusznie pan prokurator stwierdził, reprezentował interesy określonego bardzo kręgu możnowładczego, możnowładców małopolskich, ale jednak miał pewną wizję Polski, jako mocarstwa, jako potęgi i wizji tej niekiedy podporządkowywał nawet swoje sympatie, bardzo określone, swoje idee dotyczące, no właśnie jakiejś republika chrystiana, państwa, które byłoby ściśle związane, na pewno niepodległe, ale związane ze wspólnotą chrześcijańską, chrześcijaństwa zachodniego. Kiedy bowiem nastąpił bardzo poważny kryzys polityki północnej Kazimierza Jagielończyka, polityki, przeciwko której Oleśnicki się w gruncie rzeczy przeciwstawiał i to bardzo ostro, a mianowicie klęska, straszliwa klęska, pod, pod chujnicami. Chujnicami, tak To wtedy jednak, już będąc nie tylko pokłócony z królem Kazimierzem, ale i w niełasce króla, Zbigniew Oleśnicki słał posłów. Domagając się, aby król nie rezygnował z walki o Pomorze, nie rezygnował z walki o odzyskanie Gdańska, ziemi chełmińskiej, żeby kontynuował walkę, która w owym czasie no, wydawała się walką, jeśli nie beznadziejną, to bardzo trudną. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie był to jeden z nielicznych polityków polskich owego czasu, który miał również pewną, powiedziałbym dosyć nowoczesną, jak na owe czasy oczywiście, koncepcję dotyczącą stosunków wewnętrznych. Mianowicie starał się stworzyć nowe więzi społeczne, bardzo silnie popierając tworzenie bractw kościelnych, które by poprzez więzi, powiedziałbym parafialne, poprzez więzi bardzo szeroko rozumiane, środowiskowe, stworzyły nowy typ. Pewnej społeczności, społeczności nieopartej o dotychczasowe powiązania rodowe, czy też może właśnie o rody, rody heraldyczne, które wówczas jednak odgrywały dosyć istotną rolę. Sam zresztą popierał swój ród bardzo wyraźnie. No, właśnie. no, ale któż nie popierał z polityków wielkich, wielu epok, może wszystkich epok swoich współrodowców, ale on jednak tworzył pewne nowe jakości, które wbrew wszystkiemu, Dały pewien rezultat późniejszy, tworząc pewne wspólnoty terytorialne odmienne od dotychczasowych, lokalnych i opartych o pewien system klientarny. Czy te koncepcje były realne? Innymi słowy, czy był to polityk fantasta, który stawiał na pewną utopię, czy był to polityk realista? Polityków poznaje się po ich owocach. Wbrew wszystkiemu odpowiedź tu wcale nie jest taka prosta. Inkorporacja Litwy do Polski była rzeczą niemożliwą, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Ale przecież idea Oleśnickiego, którą długoż później tak rozpropagował, otóż ta idea była przecież zrealizowana później w XVI wieku i Wołyń i Podole były inkorporowane do korony. Była też w jakimś stopniu zrealizowana idea osadzenia Jagielonów na tronie i węgierskim i czeskim. Władysław. Po śmierci już Oleśnickim. Po śmierci Leśnickiego. Władysław Jagiellończyk został królem Czech, później został królem Węgier. Co innego, że dynastyczna polityka Jagiellonów, w przeciwieństwie, no niestety, do polityki prowadzonej przez Habsburgów czy chociażby w mniejszej skali Hohenzollernów, no nie była wzorem tutaj polityki dynastycznej. Bracia tłukli się między sobą przecież. To już jest nie tyle może wina idei. Oleśnickiego co dynastii. Piękna to była mowa obrończa i chylę przed nią czoła. Niemniej trzeba tutaj doceniając wizjonerstwo polityczne męża stanu, jakim był Oleśnicki, równocześnie podkreślić, że niemało było i to bardzo węzłowych momentów, w których potrafił tę wielką wizję jak gdyby zapomnieć i co gorzej, przehandlować w cudzysłowie oczywiście za rzeczy znacznie bardziej wymierne, bezpośrednie. To prawda, że po klęsce pod Hojnicami, kiedy król Kazimierz Jagiellończyk no musiał, krótko mówiąc, ukorzyć się przed szlachtą. Wówczas zorientował się Oleśnicki, że jeżeli nie będzie to można władztwo, to będzie to szlachta, która będzie rządzić w tym królestwie. Ale przecież poprzednio, no co tu dużo mówić. Nie tylko rozmawiał, ale wprost próbował paktować przecież z Hohenzollernami i odmawiał absolutnie i króla, i Radę, i stany od inkorporacji. Prus do korony w momencie wybuchu powstania Andry Krzyżackiego. Nie zapomnijmy również o tym, że jego konflikt z Melsztyńskimi, jak wiadomo, bardzo ostry, bo rozgrywany na różnych płaszczyznach, także religijny, bo przecież właśnie Spytko z Melsztyna był wszakże przynajmniej nominalnie przywódcą polskich Husytów. Otóż ci Melsztyńcy byli właśnie jego konkurentami. Wreszcie, nie zapomnijmy o tym, że potrafiło no bardzo różnymi drogami, które wcale niekoniecznie przynosiły mu taką chwałę. Także wśród współczesnych tym razem, zabiegać o szczególne wyniesienie biskupstwa krakowskiego do rangi księstwa, no jeśli nie suwerennego, to w każdym razie niezależnego. Ja mam takie pytanie do fachowców, bo tutaj tylko mogę słuchać. Czy o wielkości Oleśnickiego nie świadczy również fakt, że on potrafił zmienić zdanie? On podobno był przeciwnikiem. Elekcji synów Jagiełły na polski tron początkowy. Niezupełnie. On, jeżeli chodzi o Władysława, późniejszego Warneńczyka, był od początku raczej zwolennikiem jego wyboru i to jeszcze za życia króla tylko pod jednym warunkiem, mianowicie, że Władysław Jagiełło potwierdzi wszelkie przywileje, zwłaszcza dotyczące oczywiście możnych. On również doprowadził do wyboru na króla Polski poklęse warmeńskiej Kazimierza Jagiellończyka z tym, że też od razu postawił mu bardzo twarde warunki, no krótko mówiąc dyktat, można władczy, typowy, na który Kazimierz Jagiellończyk mając w zapleczu ogromne księstwo litewskie, wcale nie chciał się zgodzić i właściwie nigdy się nie zgodził. Przy całym wizjonerstwie Oleśnicki jest, moim zdaniem, winien, czy współwinien może raczej, że w Królestwie Polskim i Wielkim w nie zwyciężyła władza dynastyczna, ta która na zachodzie prowadziła do powstania wielkich państw monarchii narodowych, ale który zmusił króla, także tak mocnego i mądrego króla, jakim był Kazimierz do jednak związania się ze szlachtą i do tego wszystkiego, co po krótkim stosunkowo epizodzie złotego wieku Rzeczypospolitej Szlacheckiej, no skończyło się dla naszego kraju anarchią szlachecką. Otóż, żeby można było wysoki sądzie niektóre z tych zarzutów odeprzeć, chyba nie było w średniowieczu polskim wielu polityków, którzy by tak skutecznie walczyli z anarchią. Powiedzmy sobie szczerze: Konfederacja spytka Mężczyńskiego to nie byli husyci. To była frakcja możnowładcza, która walczyła o swoje własne interesy. Ale wtedy już trochę przegrane, że tak powiem. Może przegrane, ale fakt faktem, że umiejętna polityka Oleśnickiego doprowadziła do tego, że co prawda spytko nieszczęśliwie zginął pod grotnikami, ale również ten sam Oleśnicki zastosował później pewien manewr polityczny, może bardzo charakterystyczny dla naszego narodu, a mianowicie stwierdzając, że to nie była walka. Przeciwko królowi, przeciwko władzy. Była to walka przeciwko no, złym prawom, w związku z czym praktycznie rzecz biorąc, po uśmierzeniu niepokojów i po zwalczaniu rzeczywiście anarchii, tak jak mało który polityk, jak mało który minister spraw wewnętrznych potrafił to robić, zapanował rzeczywiście w kraju spokój. Druga sprawa co do szlachty. To prawda, że on stawiał na magnaterię. I że pilnował dosyć mocno tego, ażeby w Małopolsce, szczególnie w synikach ziemskich, główną rolę odgrywała magnateria. Ale przecież cieszył się zaufaniem szlachty. Kiedy Władysław Jagiełło wydał nie, nie przywileje, rzutuńskim. nawet jeszcze wcześniej w Brześciu Kujawskim, które były takim przyznaniem pewnych dodatkowych swobód dla szlachty, jeśli będzie wybrany jego... Syn Władysław na króla Polski, to szlachta zdecydowała się Jemu, Oleśnickiemu, dać w depozyt królewskie przyrzeczenie, przyrzeczenie to zobowiązanie króla. I Oleśnicki rzeczywiście w roku następnym wydał to orzeczenie szlachcie, która rozjątrzona tym, rozciekała szablami ten dokument. Ja, ja. Czemu Oleśnicki zresztą przyglądał się niebezpiecznej, zapewne, zapewne. No ale to jest jeżeli chodzi o, zapewne, da, da, ale da, da. jeśli chodzi tutaj o powiedzmy sobie jego stosunek do szlachty, to nie był powiedzmy sobie to stosunek, który by powodował wśród ówczesnych, Zbyt daleko posuniętą nieufność. Ta nieufność raczej była w konkurencyjnych rodach włączyć. I teraz, nawiązując do tego, o czym mówił pan redaktor, z czym się zgadzam, był to polityk, który, tak jak wielcy politycy, między innymi naszej epoki, potrafią zmieniać zdanie. Potrafią zmieniać zdanie wówczas, kiedy przekonują się, że skuteczniejsza jest inna, inna droga. Kiedy Kazimierz Gielonczyk wahał się z przyjęciem tronu polskiego, Rzeczywiście Zbigniew, no, to była próba szantażu, zaproponował skądinąd wychowanka na dworze polskim Fryderyka Hohenzollerna na Mówiąc króla polskiego. bardzo dobrze. No, podobno, Oczywiście, podobno, oczywiście podobno, tak. tak. Ale w momencie, kiedy Jan Szczyżowa wypowiedział swoją wielką mowę, która zaczynała się, nie godzi się nam Polakom Niemca na króla wybierać. Mamy przecież swój ród polski. Książęta Mazowieccy, i oto Bolesław IV. Książę Mazowiecki jest znakomitym kandydatem na króla. Też to był szantaż, oczywiście. Nikt poważnie nie myślał ani o Fryderyku, ani o Bolesławie. Ale Zbigniew Oleśnicki tutaj zagrał tak, jak wielki statysta polityczny zagrać potrafi. Zgodził się na to. Zgodził się z tą argumentacją, która szła po linii uzyskania. Ostatecznego sukcesu, to znaczy się wyrażenia zgody przez Kazimierza na przyjazd do Polski i na koronację, oczywiście pod pewnymi warunkami. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, tutaj kto ma być tym kontrkandydatem, pozornym kontrkandydatem, tutaj już się nie wypowiadał. To świadczy o pewnej nowoczesnej wizji dyplomacji, jaką Oleśnicki miał. Teraz, czy ta wizja służyła celom realnym? To jest rzeczywiście sprawa inna. Ja myślę, że coś z tych idei Oleśnickiego przetrwało w naszym kraju. Czy ta wizja była zrealizowana za jego życia? Na pewno nie. On skończył jako polityk przegrany w gruncie rzeczy. Przegrany w sensie no, swojej roli, swojej funkcji na dworze. Ale czy powiedzmy sobie idea właśnie Republiki Chrześcijańskiej była wtedy możliwa do realizacji? No, pamiętajmy o jednym. Jeśli on nie chciał wojny z krzyżakami, jeśli on stawiał na koncepcję więzi Polski z naszymi południowymi sąsiadami, to biorąc pod uwagę zjawisko polskie, Problem pewien proces, który był niesłychanie groźny dla ówczesnej Europy. Inwazję turecką na tereny bałkańskie, na tereny południowej Europy, inwazję, która doprowadzić miała w ciągu następnych stu lat do zdruzgotania nie tylko państw bałkańskich, nie tylko do upadku Konstantynopola, co jeszcze Leśnicki przeżył, ale również do zniszczenia tej potęgi, o której tutaj mówił Tadeusz Rosłanowski to znaczy Królestwa Węgierskiego, to było rzeczywiście. Wielkie niebezpieczeństwo dla Europy, Europy rozumianej jako pewna wspólnota kulturalna, niebezpieczeństwo, które potrafił Oleśnicki dostrzegać, żeby nie przeciągać tutaj. To Oleśnicki zaczął proces, który później tak wyraźnie miał miejsce w końcu stulecia XV. Nie było istotnej dziedziny życia politycznego na całym kontynencie europejskiego, w której Polska ściślej dwór krakowski nie byłby czynnikiem bardzo istotnym współdecydującym o rozwiązaniu tego problemu nie mogę się z tym ostatnim argumentem zgodzić dlatego bo nie kto inny jak właśnie oleśnicki i powiedzmy można władztwo jego pokroju i jego chowu pogrzebało możliwość monarchii rzeczywiście mocnej żeby nie powiedzieć w przyszłości absolutnej w państwie jagiellońskim. Krótko mówiąc, właśnie za Oleśnickiego i z jego pomocą rozegrała się ta walka, która na zachodzie Europy stworzyła wielkie monarchie narodowe, a w Polsce stworzyła anarchię szlachecką oczywiście w przyszłości. W 100 lat po śmierci Dwigniewa Oleśnickiego i dlatego proszę Wysokiego Sądu o uchylenie tego zarzutu.